Kolekcja pana Tadeusza Tabęckiego wzięła się jeszcze sprzed wojny. Pan Tabęcki był dobrze, bardzo zatytułowany młodym człowiekiem wtedy i wiem, że miał kilka pięknych samochodów, na przykład Bugatti, którym się na co dzień ścigał, chociaż w zasadzie bardziej go pokazywał. Po wojnie, znając wartość pięknych pojazdów, rozpoczął jako pierwszy w Polsce ich zbieranie. Były to dosyć trudne czasy, on jakoś się nie bał tych trudnych czasów i zbierał najpiękniejsze samochody, na przykład sprzedawane z porządzie, który się pozbywał samochodów no, takich luksusowych niemieckich, jak na przykład Mercedes 540K, którym jeździli dostojnicy hitlerowscy. Tych pojazdów wtedy było sporo, zresztą miał sporo informacji, ponieważ pracował w działach komunikacji. Orientował się, które pojazdy są ciekawe, które pojazdy są złomowane. Były tam różne w tamtych czasach, w latach 40., 50. Dziwne akcje typu posesja, czyli wyrzucamy, złomujemy stare, piękne pojazdy. On tego jakby nie złomował, nie doprowadzał do złomowania, przejmował te pojazdy i w ten sposób powstała kolekcja. W latach 70., ja go poznałem na początku, właściwie lat 70., w końcu lat 60. nawet, kolekcja była największa w Polsce, a pan Tabęcki był takim guru, który no, w zasadzie wszystko miał i wszystko wiedział, miał doskonałe kontakty również międzynarodowe. My, młodzi kolekcjonerzy wtedy, no, żeśmy brali z niego przykład. W ogóle on był jakby poza naszym zasięgiem. Taką miał wspaniałą kolekcję. Prawdopodobnie pan Tadeusz zdawał sobie sprawę, że ta kolekcja jest cenna i jego rodzina też sobie zdawała sprawę z tego. No, dziwne, że gdyby się nie zdawali sprawy, jakie było to zainteresowanie zresztą w Polsce i za granicą jego kolekcją. Natomiast prawa przyrody są takie, że kiedy się wszystko kończy, życie ludzkie również się kończy. Pan Tadeusz prawdopodobnie nie zapewnił tej kolekcji jakiegoś trwałego miejsca, pozostawiając to spadkobiercom. A spadkobiercy chyba zlekceważyli ten problem. Ta kolekcja przez pana Tadeusza była dopieszczana. On kochał te stare pojazdy. Ja widziałem, jak on między tymi pojazdami był dniami i nocami. A teraz tam prawdopodobnie no, buszują poszukiwacze skarbów. Nikt tego nie pilnuje i właściwie już skutki tego widać. Po paru latach kolekcja została zdewastowana i szkoda, ponieważ no, bardzo trudno było ją zdobyć, a oprócz tego to są pewne arcydzieła sztuki technicznej, które się już nie da odbudować, jeśli to jest rozszabrowane. Natomiast, no cóż, jeżeli ktoś nie dba, albo spadkobiercy nie chcą dbać o pozostawione dobro, mają takie podobno prawo. Można to wszystko przetracić, można wszystko, no nie wiem jak to nazwać, no, zmarnować. I tak się chyba dzieje. Ta kolekcja była uznana, ja widziałem takie fragmenty dokumentów na stole u konserwatorów zabytków, uznana jako kolekcja zabytkowych pojazdów, ale bardzo pobieżnie i było to w latach 70. Teraz ta kolekcja przestaje istnieć. Ona nie była opisana, nie była opisana tak szczegółowo, jak się teraz opisuje każdy pojazd, który ma kilkadziesiąt punktów technicznych opisanych. A mimo wszystko teraz z kolei konserwatorzy boją się wpisywać kolekcję do rejestru zabytków, być może by się nie powtórzyła taka historia. Ta opieka, ten mecenat państwa nad z kolekcjami jest bardzo iluzoryczny. Mówię to z pełnym przekonaniem i z żalem, ponieważ no, nie było się komu opiekować tą kolekcją Tabęckiego, a z kolei próba podania na tacy no, nowych kolekcji, które się w tej chwili tworzą, może nie tak licznych, kolekcje liczących 5, 10, 20 pojazdów, natrafiają na również mur jakiś taki braku zainteresowania służb, ze strony służb konserwatorskich. Być może sobie służby zdają sprawę, że trzeba by się teraz tymi pojazdami opiekować, a na to nie ma chęci, środków, wiedzy bardzo często. No niestety pojazdy zabytkowe jest to dosyć wąska dziedzina, interesująca głównie maniaków albo no, ludzi, którzy robią to tylko z własnego serca, bo to kochają. A urzędnik nie musi kochać starych pojazdów. No i tak to wszystko wygląda. Ja myślę, że tą sprawą, tą resztką, jeśli tam jeszcze w ogóle coś można ratować, bo ja to miałem okazję oglądać też trzy miesiące temu i jest widoczna ciągła, ostatnio, jest widoczna jakby degrengolada tego. Tymi resztkami się powinien zająć następujące urzędy, tak sądzę. Konserwator zabytków, ponieważ to była wpisana kolekcji, do kolekcji.
właściciel łącznie z miastem, gdyby jakaś była możliwość pomóc temu właścicielowi, chociażby gdyby nie miał środków, ogrodzić, pilnować tego wszystkiego. Może kolekcjonerzy, może Muzeum Techniki, które może by zaproponowało przejęcie tej kolekcji, przeniesienie do pilnowanego obiektu, którym jest na przykład na ulicy Żelaznej w Warszawie, są jeszcze puste hale na terenie dawnej fabryki Norblina. Tam zresztą jest kilka hal wyremontowanych, w których stoją stare pojazdy. To byłoby jakby może naturalne miejsce. No ale to... Jeżeli jest właściciel tych pojazdów i on ma głos decydujący, no to może on by się zdecydował, to może za symboliczną złotówkę, może władze miasta by wysupłały jakieś fundusze, żeby to wszystko przekazać. Inaczej ja przewiduję, niestety, i tak to widzę, że wszystko to ulegnie dalszej destrukcji. Złodzieje mają tam bardzo łatwy dostęp. To, co było cenne, zostało już chyba ukradzione, więc prawdopodobnie teraz to najbliższa huta. I wyczyszczenie terenu. No, teren zaczyna być więcej wart niż to, co na nim stoi. Ja startowałem w pierwszym rajdzie samochodowym w 1968 roku. Tu mam numery startowe. Pan Tabęcki wtedy był sędzią i był organizatorem tego rajdu, jeżdżąc zresztą przepięknym samochodem. Pamiętam wspaniałą scenę, kiedy on oglądał te cacka, które przyjechały na rajd. Było tego około 40 pojazdów, to był 68, pierwszy organizowany rajd i właściwie najbardziej ta była charakterystyczna rozmowa. Kolejny kolekcjoner przedstawiał się, że ma taki pojazd z takiego roku, a pan Tabęcki mówił, ja też mam. Po czym kolejny zawodnik pokazał, rarytas, pan Tabęcki mówił, ja też mam. No po prostu był on ponad całą społeczność kolekcjonerów w Polsce. I to się po prostu zmarnowało. No od tego 68 roku minęło 35 lat. No co zrobić, no. Była to największa kolekcja samochodów zabytkowych. Ona powstawała... Jeszcze z doświadczeń sprzed wojny. Ja kiedyś ja pamiętam taką rozmowę z panem Tabęckim, który przy jakimś kręceniu filmu zaczął nam się opowiadać, jak to było przed wojną i powiedział coś bardzo ciekawego. Przed wojną to on już miał ciekawą kolekcję starych pojazdów. No a jak potem się zawierucha wojenna przewaliła, była sławna komisja likwidacyjna, która sprzedawała wszystko na pniu, byle tylko na przykład walczyć z szabrownikami, żeby coś zalegalizować. To można było takie pojazdy kupić za śmieszne pieniądze. Jeśli pan Tabęcki miał finansowe możliwości i nie bał się konsekwencji, no bo tam były różne podejrzenia, po co komuś wielki samochód, no to ta kolekcja była stosunkowo łatwa do sprzedania. Prawdopodobnie potem, i mam na to dowody, on handlował, mimo zresztą z oficjalnych zakazów, ustawa 62 roku nakazująca ochronę zabytków, ale trafiają do mnie informacje z całego świata, że się odnajdują gdzieś w Kanadzie na przykład pojazdy, które pan Tabęcki był właścicielem, które były przeszmuglowane i tam składane na przykład Bugatti warte, no tak sądzę, około miliona dolarów, to tak, taka jest cena, a może więcej za taki samochód w pełnej tak powiem, doskonałej technicznej kondycji, szczególnie mówię o typie z 35B z kompresorem Grand Prix. No więc to był oddzielny, zamknięty świat. Myśmy jego nie mieli okazji poznawać, teraz dopiero poznajemy, no ale my teraz doroślejemy. Ja też się zastanawiam, czy moja kolekcja, która tutaj jest w pobliżu, znajdzie spadkobierców. Nie chciałbym zresztą właśnie, żeby się coś takiego stało.